Walerii Zamojskiej. Dzisiaj naszymi bohaterami są Marek Rzeźniak i Agnieszka Rzeźniak z Zamościa. Witamy ich serdecznie. Wystawa ma wybitnie rodzinny nastrój, więc serdecznie witam również małżonka artysty, mamę Marię. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie nas prezydenta miasta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Pani Marysiu, zapraszamy bliżej. Zapraszamy. Pani Marysiu, bo ja się boję. Serdecznie witamy panią Małgorzatę Bzówkę, panią dyrektor Wydziału Kultury. Witam serdecznie byłego pana prezydenta miasta Zamościa, pana Marcina Zamojskiego z małżonką. Witam wszystkich państwa serdecznie. Myślę, że tutaj para, która gości u nas w galerii, Marek Rzeźniak, tata i córka Agnieszka, są wszystkim znani. Przypomnę tylko, Marek Rzeźniak urodził się w Zamościu. Tutaj też kończył liceum plastyczne, następnie studiował na Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa, gdzie dyplom realizował profesora Wacława Naranczewskiego i robił ten dyplom w 1969 roku. Wrócił do Zamościa, tutaj tworzy, mieszka, pracuje, ale myślę, że warto podkreślić, że ten szur koło Krasnobrodu jest takim mitycznym miejscem, do którego ciągle wracają rodzinnie, tworzą tam klimat i to jest bardzo, bardzo ważne miejsce w ich życiu ostatnio. Galeria i miejsce do tworzenia. Marek Rzeźniak, w malarstwie Marka Rzeźniaka, myślę, że warto podkreślić, jest dużo wpływu polskich kolorystów i szkoły krakowskiej, takich mistrzów jak Jan Schanzenbach, jak Jan Cybis, koloryści, którzy uczyli się od impresjonistów w Paryżu. To jest tradycja, którą Marek dzierży w swoim malarstwie. Ale tutaj u nas pokazuje cykl katedr i jest to ciągle malarstwo, które się rozwija, które, jak widać na zaznaczonych obrazach, idzie w kierunku wertykalnym, czyli takim gotyckim, typowo idzie do góry. Także to wyraźnie w tych obrazach widać. Te obrazy mają w sobie dużo metafizmu. Marku drogi, serdecznie ci gratuluję tej wystawy. Dziękuję. I myślę, że tutaj warto podkreślić, że jego córka Agnieszka jest niezwykłą artystką, niezwykłą ilustratorką, performerką, którą wystawę prezentujemy na drugim piętrze naszej galerii. Jest mi również miło, że Agnieszka Rzeźniak ostatnio również współpracuje z galerią w ramach Międzynarodowych Plenerów Ilustratorów. W zeszłym roku uczestniczyła również w plenerze ilustratorów poświęconym Bolesławowi Leśmianowi. Warto zwrócić uwagę na tą piękną osobę, zresztą piękną. Sztukę. Kończyła również, urodziła się w Zamościu, kończyła liceum plastyczne w Zamościu, kończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tam działała w grupie performatywnej. Często też podejmuje się takich działań, malując murale na budynkach miejskich, różnych budynkach. No a ilustracja jest jej ulubionym tematem, ulubioną techniką, ulubioną częścią jej twórczości. Myślę, że tam na górze państwo się z tą twórczością zapoznają. Gratuluję również. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, rodzina państwa Rzeźniaków wpisała się na stałe w nasz zamojski krajobraz. I serce rośnie, jak się patrzy, że taka mało znana rodzina Pośmieszalskich również się do tej rodziny zapisała, co pokazuje, jak bardzo te nasze zamojskie rodziny są silne.
Bardzo serdecznie gratuluję Państwu tak bogatej twórczości, tego, że możemy po raz kolejny oglądać Państwa dzieła w Zamościu. Dziękuję bardzo za to, że zdecydowaliście się nas wystawić. Mam oczywiście odpowiednie listy z podziękowaniami, które wręcz nie będę odczytywał. Państwu życzę oczywiście miłego odbioru, bo jest czego, koloryt sam sobie o tym świadczy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Blukowiak za wsparcie tej wystawy oczywiście, tradycyjnie, także bardzo serdecznie dziękuję panu prezydencie. Wsparcie oczywiście galerii stałe. Szanowni Państwo, na pewno artyści chcieli by zabrać głos. Bardzo proszę. Agnieszka. Oddaję głos. Agnieszka twierdzi, że miało być inaczej. Dobrze, więc aura jest bardziej rozluźniona, więc proszę bardzo. Bardzo się cieszę za tak liczne przybycie i bardzo dziękuję też wszystkim, którzy się włączyli, żeby ta wystawa powstała, za bardzo ładny katalog, całą aranżację. Naprawdę, bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj pan dyrektor powiedział sporo trafnych uwag. Rzeczywiście dużą inspiracją jest ten nasz Szur. To jest taka wieś na Roztoczu. Większość z Państwa już u nas była. Jak zwykle serdecznie zapraszamy. To jest za Krasnobrodę. I moje prace znacznie różnią się od prac taty, chociaż jakby taką naszą pierwszą inspiracją była przyroda, natura i głównie moimi bohaterami moich prac są właśnie zwierzęta. Tylko bardziej takie właśnie mam podejście ilustratorskie, graficzne. To się też inspiruje starymi rycinami, dziennikami, tatuażem, komiksem i to można właśnie w pracach też zobaczyć na górze. Są tam prace takie bardziej przemyślane, osobiste, gdzie te wszystkie swoje odczucia wkładam jakby w zwierzęta, ich postury, miny, ale też dużo jest takich projektów, szkiców, gdzie zostały te moje ilustracje wykorzystane, czy to do plakatów, kartek pocztowych, tatuaży, okładki płyt, czy też są właśnie ilustracje do książki, którą miałam przyjemność zilustrować. I co jeszcze? Serdecznie zapraszam, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, wątpliwości, lub będzie chciał się dowiedzieć czegoś o danej pracy, to bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy. I ci, którzy będą zainteresowani, też mam swoje kartki ilustrowane, pocztowe, więc na pewno też zostaną rozdane. Brawo. Witam Państwa. Dziękuję za słowo wstępne Jurkowi. Bardzo trafnie tutaj określił charakter mojego cyklu. Ja tylko chciałem dodać, że głównym źródłem inspiracji w sensie teoretycznym była książka Joris Fismarsa, nie wiem czy dobrze. Karla Fismarsa, Katedra, napisana w XIX wieku, okazała się bestsellerem w naszych czasach i pokazuje od strony teoretycznej, teologicznej istotę katedr średniowiecznych. Oczywiście też istotne są podróże, kontakt materialny i duchowy z danymi obiektami. Niemniej jednak ta teoria jest bardzo interesująca i warto tą książkę przeczytać. No cóż, i ten cykl
maluję już bodajże 3 lata. Wyrwałem się przez to z otaczającej mnie przyrody, która zawsze była dla mnie inspiracją, wokół właśnie roztocza środkowego, ale wtedy rzeczywiście te cykle to były wyłącznie poświęcone pejzażowi roztocza. Natomiast to jest coś nowego i staram się ocenić sam, tak jakby na zewnątrz, to co zrobiłem, bo nie mam takich warunków, żeby to wszystko ogarnąć w pracowni, prawda, która jest dosyć mała. Tutaj właśnie jednak widzę, że kierunek jest trafny i, no i czuję pewną satysfakcję z tego, co zrobiłem. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Gratuluję. Agnieszko, szanowni Państwo, ja chciałem jeszcze serdecznie podziękować swojemu wspaniałemu zespołowi za pomoc w realizacji tej wystawy. Bardzo dziękuję. Oddali i dzięki nim też ta wystawa wygląda tak, jak wygląda. Zapraszam Państwa do rozmów i do oglądania wystawy. Bardzo dziękuję za przyjęcie. Kevina. Dziękuję bardzo.